To kolejne spotkanie w ramach projektu pod nazwą Centrum Dialogu Społecznego Wspólnota Samorządowa 2024-2029. Dzisiaj omawiano z zarządami dzielnic najpilniejsze inwestycje, jakie trzeba przeprowadzić w następnej kadencji. Wiemy, co chcemy w pierwszej kolejności zrobić na dzielnicy zachodniej. Wiemy, co chcemy zrobić na Podczelu, w Śródmieściu i w innych dzielnicach. Pani prezydent podpisała kontrakty z radami dzielnic. Tutaj dzisiaj w Sublimie skonkretyzowaliśmy ten harmonogram prac, który musimy zrobić. Wiemy, że te elementy są dla nas najważniejsze. Rozmawialiśmy również o kwestii zmiany opłaty za odbiór odpadów, bo to bardzo często się, ten temat się bardzo często pojawia w rozmowach z mieszkańcami. Wiemy, że ta opłata absolutnie musi być zmieniona. Ta opłata za odpady tylko i wyłącznie odnosząca się do wykorzystanej wody jest po prostu opłatą niesprawiedliwą. A jakie inwestycje należy przeprowadzić w poszczególnych dzielnicach? To na pewno remonty dróg wewnętrznych czy budowa miejsc postojowych. To są również takie podstawowe rzeczy jak właśnie infrastruktura dla zwierząt. Brakuje na każdym osiedlu wybiegów dla psów, brakuje tej przestrzeni, brakuje też ogrodzonych placów zabaw, brakuje w niektórych miejscach placów zabaw, brakuje boiska, remontów boisk przy szkole, chociażby przy szkole numer 8, brakuje dobrej infrastruktury w parkach naszych. Tutaj podawałam dzisiaj przykład park imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego, bo przecież to jest najstarsze osiedle w Kołobrzegu, osiedle Lęborskie, dzielnica Lęborskie. Tych rzeczy było bardzo, bardzo dużo. Zwracali tutaj Państwo również uwagę na kwestie porządkowe na dzielnicach, na tych miejscach bardziej zapomnianych przez miasto, gdzie należy zwrócić uwagę na kwestie porządkowe, wykorzystanie na przykład bulwaru nad rzeką Parsentą. Rozmawiano także o tym, jak powinny funkcjonować rady dzielnic. Jakie mogą mieć przełożenie na decyzje, które padają na Radzie Miasta czy samym łonie Zarządu Miasta. Fajne spotkania, się bardzo cieszę, że ludzie, którzy dzisiaj tutaj są z nami, mają pomysły na swoje dzielnice. My może mało to dostrzegamy, mieszkając koło brzegu, że to miasto się rozwija, ale dzisiaj jeden głos, który tutaj dzisiaj padł, pana, który od wczoraj jest mieszkańcem Kołobrzegu, powiedział, nie zdajecie sobie sprawy, jak to miasto się zmienia. My chcemy jako wspólnota samorządowa, jako przyszli radni, prowadzić to miasto w dobrym kierunku i aby te zmiany były bardziej dynamiczne. Tak jak muszą być bardziej dynamiczne zmiany na dzielnicy zachodniej, o której się mówi, że musi być promenada, że musi się bardziej rozwijać, ale to trochę ten dynamizm nam nie odpowiada. To musi być prowadzone szybciej. Tak samo muszą być fundamentalne decyzje, jeżeli chodzi o kwestie Podczela, osiedla, które jest od lat w granicach miasta Kołobrzeg, które zostało przejęte. Podczas spotkania poruszono temat braku ścisłej współpracy zarządów dzielnic a radnymi z danych okręgów. Tutaj ja osobiście odczuwam to, jakby te dwa organy działały osobno, a przecież my radni, przyszli radni będą delegatami mieszkańców z danego okręgu, z danej dzielnicy, więc tutaj musimy bardziej aktywnie działać wzajemnie ze sobą po to, żeby więcej zadań, więcej inwestycji, więcej rzeczy było robione na danej dzielnicy w danym okręgu. Są z nami tak znamienite osoby, jak byli radni, przyszli radni, mam nadzieję. Myślę, że rady dzielnic są w dobrych rękach. Są to ludzie, którzy mają ogromną wiedzę i ogromną chęć do działania. I za to im tutaj, jako przewodniczący wspólnoty samorządowej i za pośrednictwem Państwa Telewizji, bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim powodzenia w nadchodzących wyborach. Kolejne spotkanie w ramach projektu Centrum Dialogu Społecznego Wspólnota Samorządowa 2024-2029 odbędzie się jutro z młodzieżą ze szkół średnich.